Buongiorno! Dzisiejszego pięknego dnia witamy wprost z wrześniowych, południowych Włoch. Tym razem zwiedziliśmy Apulię i Bazylikatę, a w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na kilka dni w Toskanii. Kierunek południowe Włochy, czyli łącznie 5600 km, które przebyliśmy w ciągu 12 dni. Cieszyn, czyli winiety i kromki z mielonym. A co my tu mamy? Chudko. Pokaż, jakie mamy, Irek. 4 euro, coś takiego? No, Irek. Pokaż. No, ale podwójne i wyższe. Jest Italia! Witamy Cię, Italio! Od Bolonii aż do Tarentu położonego w Apulii, wzdłuż Morza Adriatyckiego. Po drodze najbardziej znane włoskie letnie kurorty. Witamy na naszym kempingu! Siedzimy w Melecie, będziemy jechać. Hi! Okay. Are we ready? Yes! Okay. Jadę Meleksem. Jestem na świetnym kempingu. Thank you.
tak, 2020 rok, godzina 19. Za nami 2200 kilometrów, jeszcze kilkanaście i będziemy w Loco Rotondo. To będzie nasza baza wypadowa do zwiedzania Apulii oraz Bazylikaty. Dotarliśmy, jesteśmy w naszej haciendzie Trullo di Tagaro w miejscowości Loco Rotondo, a taki piękny, smaczny i słodki poczęstunek dostaliśmy od naszych przemiłych właścicieli. Dotarliśmy. To tutaj, w Loco Rotondo, będzie nasza baza wypadowa na kolejne dni. Od jutra zwiedzamy rejon Apulii. Zapraszamy. Do zobaczenia wkrótce.